dziesięć najlepszych wiedźmińskich opowieści. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo Wiedźmin jest popularny i choć ja, Białego Wilka, nie darzę jakąś wyjątkową sympatią, to natrafiłem na kilka historii, które wyjątkowo mi przypadły do gustu. Z tego względu Postanowiłem poszukać i przygotować 10 najlepszych wiedźmińskich historii zarówno z gier, jak i z książek. Będę poruszać po prostu dane wątki. Ranking jest częściowo subiektywny, a częściowo inspirowany różnymi artykułami internetowymi. Z tego względu zachęcam Was do sporządzenia własnej listy i przedstawienia jej w komentarzu. Granica możliwości opowiadania Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie opublikowane po raz pierwszy w miesięczniku Nowa Fantastyka w 1991 roku, później włączone do zbioru Miecz Przeznaczenia. Geralt wynajmuje się do zabicia bazyliszka, grasującego w ruinach zamku. Poznaje tam Borcha. Następnego dnia ruszają w podróż. Na granicy zatrzymuje ich dziesiętnik, mający za zadanie przepuścić tylko tych, którzy mają glejt. Wśród ludzi czekających pod szlabanem jest Jaskier. Opowiada on Geraltowi, że król Niedamir urządza polowanie na smoka, który niedawno pojawił się w okolicy. I tak Wiedźmin Geralt dołącza do wyprawy na Złotą Bestię. Jest to jedno z najbardziej znanych opowiadań, chyba dzięki serialowi, gdzie owy smok wyglądał... Hmm, magicznie. Opowiadanie jest naprawdę wciągające i ciekawe, jak zresztą większość pierwszych Wiedźminów. Oxenfurt. Jest to część książki krew elfów, zdecydowanie najlepszej książki z serii. Geralt zatrudnia się do Wiedźmińskiej Ochrony Barki Rzecznej w Oxenfurcie w nadziei, że jego słynne nazwisko zwabi czarownika i umożliwi dowiedzenie się, dlaczego tamten poszukuje Ciri. W czasie rejsu statek zostaje zaatakowany przez rzecznego potwora. W końcu Geralt dociera do miasta, a później dochodzi w Oksenfurcie do niezwykle wciągającej i mrocznej intrygi z udziałem m.in. Jaskra. Warto przeczytać, zresztą ogólnie cała książka Krefevów jest bardzo dobra. Szczury. Grupa przestępcza o charakterze gangu przez niektórych zwana Hanzo. Przyjęli nazwę Szczury, ponieważ im się spodobało, gdy ktoś ich kiedyś tak nazwał. Hersztem Bandy został Giselher. Grupa zyskała poparcie mieszkańców wsi poprzez rozdawanie zdrabowanych łupów. Wątek ten pojawia się w książkach: Czas Pogardy, Chrzest Ognia i Wieża jest kółki". Narracja skupia się w sumie na relacji Tiri z Mistle, zaś to, co mnie uwiodło, to atak Bonharta na tę grupę. W ogóle Bonhart moim zdaniem jest jedną z najlepszych postaci w całym cyklu. Dajcie znać, co o tym myślicie. Wybraniec bogów. Zadanie poboczne występujące w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, w którym Geralt pomaga Cerys w uleczeniu Udalaryka. Wiedźmin na zlecenie Seraha miał sprawdzić co się dzieje z Cerys i Hjalmarem, dziećmi Jarla. No i niby to się wydaje takie niefascynujące, zwykłe można powiedzieć, ale całą robotę w tym wątku robi klimat i... Przeglądając wszelkie rankingi najlepszych misji czy opowieści Wiedźmińskich, to właśnie ta misja trafiała na szczyty list. Także z tego względu myślę, że warto ją tutaj umieścić. Ziarno Prawdy Opowiadanie publikowane było w czasopismach i dziełach zbiorowych, takich jak Fantastyka czy Ostatnie Życzenie, i właśnie z tego zbioru znane jest najbardziej. Gerald trafia na dwór potwora. Nivellena. Ten okazuje się mężczyzną, który za młodu zgwałcił kapłankę, a ta rzuciła na niego urok i zamieniła go w bestię. Od tamtego czasu handluje z kupcami, powiedzmy, wypożycza sobie ich córki, a w zamian płaci skarbami. Całe opowiadanie jest mocno inspirowane, a to tak naprawdę mocno piękną i bestią. I można doszukać się wielu wspólnych wątków. Karczma. Mam na myśli część książki Krew Elfów. Krew Elfów to powieść autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, pierwszy raz wydana w 1994 roku. Mam na myśli wydarzenia, do których dochodzi w Karczmie właściwie na początku książki oraz tortury Jaskra. Po występie artystycznym poeta Jaskier udaje się do Zamtuza. Tam nieoczekiwanie składa mu wizytę nieznajomy. Prosi on o informacje na temat losów bohaterów utworów poety, w szczególności Ciri i Geralta. Jaskier odmawia i próbuje uciekać, lecz zostaje magicznie sparaliżowany, a następnie poddany torturom. Zalarmowana wrzaskami, śledząca poetę, czarodziejka i jenefer wkracza do akcji i uwalnia go, paląc żywcem wrogów. Polowanie na czarownicę. Trwające cztery lata prześladowania, w trakcie których śmierć poniosło wiele niewiast oskarżonych o czary, często bezpodstawnie, gdyż inkryminowanie nie było obdarzone zdolnościami magicznymi. Eksterminacji magiczek towarzyszyło niszczenie ich wizerunków, szczególnie skrupulatnie przeprowadzone w w gardzie Ogólnie wokół tych wydarzeń opiera się dużo wątków z Wiedźmina oraz silne powiązania z polowaniem na czarownice mają główne bohaterki z serii. Ciężko wskazać jedno konkretne wydarzenie, które byłoby najciekawsze związane z tym wątkiem, także umieszczam ogólnie cały wątek. Kaen Morhen. Ponownie wątek z krwi elfów. Ciri pobiera nauki i uczy się walki mieczem w Kaen Morhen, niegdyś dzisiejszym wiedzim siedliszczu. Wkrótce zaczyna przejawiać niezwykłe zdolności magiczne i mediumiczne. Obecni w fortecy Wiedźmini, nie wiedząc jak pielęgnować i rozwijać jej potencjał, wzywają na pomoc znajomą czarodziejkę Tris Merigold, z którą Siri później odjeżdża. Niby nic tam się nie dzieje, ale ten surowy klimat, przedstawienie wydarzeń, relacji ludzkich, ich rozmowy, dialogi. Problemy, te mroczne mury, ciemne korytarze, no fajnie to wyszło, jeszcze wszystko dzieje się w trakcie zimy, także warto ogólnie przeczytać krew elfów, mówiłem o tym już wielokrotnie w tym materiale. Strzyga, a właściwie opowiadanie nosiło tytuł Wiedźmin. Jest to pierwsze opowiadanie o Wiedźminie Geralcie autorstwa Sapkowskiego i debiut literacki pisarza. Opublikowane zostało we grudniowym numerze miesięcznika Fantastyka z 1986 roku, będąc jedną z prac nadesłanych na konkurs ogłoszony przez to Supismo. W konkursie tym zdobyło trzecią nagrodę. W wyjaśnia Geraltowi, że w młodości król Fortes miał romans z własną siostrą Addą. Z tego związku narodziła się dziewczynka. Adda umarła przy porodzie, a jej córeczka wkrótce potem, i obie zostały pochowane w królewskim grobowcu. Po siedmiu latach wyszła stamtąd Strzyga, która zaczęła zabijać ludzi. Wychodzi z krypty podczas pełni księżyca i jest wyjątkowo niebezpieczna. Strzyga morduje mieszkańców Wizimy już od sześciu lat czarowania dziewczyny podejmuje się Wiedźmin. Poroniec W trzeciej części gry Porońcem staje się córka Krwawego Barona, poroniona za sprawą Wiedźm, do których zwróciła się jej matka. Początkowo Wiedźmin zakładał, że stało się to za sprawą pobicia Aneczki przez męża, ale to wiedźmy zaczęły wyniszczać organizm kobiety i doprowadziły do poronienia biorąc ją później w niewolę. Cały wątek związany ze krwawym baronem i porącem jest tak dobry, że zasługuje na oddzielny odcinek w nadchodzącym serialu, który będzie słaby i wszyscy to wiemy, bo robi go zbyt poprawny Netflix. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to naprawdę zwiększa pozycjonowanie kanału. Oraz zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie poruszałem m.in. temat Wiedźmina, a dokładnie powiązania Wiedźmina z prawdziwą historią. Wskazałem. W których momentach Sapkowski czerpał z prawdziwych wydarzeń czy wierzeń, a w których Wiedźmin jest czystą fikcją. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie Wiedźmina i ewentualnie jakie jest Wasze ulubione opowiadanie bądź wątek do czego zachęcałem na początku odcinka. Stwórzcie własną dyszkę i przedstawcie ją w komentarzu. Może lubicie jakieś inne, fantastyczne serie. Przygotuję o nich chętnie odcinek, jeśli dacie znać w komentarzu. Trzymajcie się. Cześć!